Dobra, ja zacznę. Aha. Cholera! Twoja kolej. Okej. Okay. Mam rzucić? Ta. Bum! Wrodzony talent. Fuks! Nieprawda! Miałaś fuksa. Dobra, spadaj. Zaczynasz kozaczyć. Zobaczymy. Cholera! Tragedia! Okej. Okay. Jest remis. Nie. Rozwaliłem cię. Jak to ty mnie rozwaliłeś? Przecież mamy remis. Ta, dobra. Przyjdzie dzień, kiedy dzieci znów będą dziećmi. Chodźmy. Jebany snajper! Widzieliście skąd są? Z drugiego końca ulicy. Zostańcie tutaj. Nie! Zanim zaczniecie, spróbujcie odwrócić. Ja w tym czasie spróbuję go podejść. Okej. Ostrożnie. Kiedy wychylicie te swoje główki? Thank you.
Wychodzę ci tu! Rany! Ale to była jazda! Wszystko w porządku, Sam? Nic mi nie jest! Dzięki, Joel. Patrzcie na to. Okej. Udało się. Musimy uciekać. W porządku. Sam! Henry! Sam, w porządku? Tak, nic mi nie jest. Na pewno? Nic mi nie jest, mówiłem. Dawaj, dawaj! Spadamy! Jestem. Ktoś oberwał? Nie. Wszyscy cali. Nic ci nie jest? Dobra, chyba pora stąd spadać. Chodźcie. Idziemy. Jaja sobie robisz. Nie, poważnie. Były urodziny Tomiego. Miał tylko jedno życzenie. Wypożyczyć dwa Harley'e i ruszyć w trasę. O, stary. Dałbym się pociąć za rundkę dookoła bloku. Chociaż jedną. I jak było? Dobrze. Nawet bardzo. Dobrze? Czy ty go słyszysz? Człowieku, dawaj szczegóły. Opisz go. Wiecie co? Chyba lepiej będzie, jak zostawię was samych. Hm? Nie. Eli. To nie jest zwyczajny motocykl, dobra? Musiałabyś wsiąść na to cacko, poczuć moc, przekonać się sama. O, tak. A skąd wiesz? No, widziałem go w moich snach. Okej. Chyba nikt ode mnie już tutaj nie dotrze. Najgorsze jest to, że nie wiem, co powiedzieć Samowi. Wiesz co? Mam wrażenie, że ci dwaj są sobie przeznaczeni. Co robisz? Przeglądam zapasy, które dzisiaj znaleźliśmy. A, rozumiem. I jak tam nasze brzoskwinie w syropie? Henry cię przysłał? Nie. Dlaczego miałby mnie przysłać? Żeby sprawdzić, czy czegoś nie spieprzę. Myślę, że wszyscy nieźle się spisaliśmy. Zwłaszcza ty. Wszystko w porządku? Ca, nic mi nie jest. Dobra. No... To... Dobranoc. Czemu ty nigdy się nie boisz? A kto powiedział, że nie? To czego się boisz? Poczekaj. Skorpiony nie są fajne. I... Nie lubię samotności. Boję się, że zostanę sama. A ty się boisz? Boję się zarażonych. A jeśli to wciąż są ludzie? I tam w środku są uwięzieni we własnym ciele? Boję się, że mnie też to spotka.
Okej. Okay. Słuchaj, po pierwsze tworzymy zespół. Pomagamy sobie nawzajem. Po drugie... Zarażeni tylko przypominają ludzi, ale w środku już nimi nie są. Henry mówi, że ich już tu nie ma. Że wrócili do swoich rodzin. Do nieba. Myślisz, że to prawda? A sama się zastanawiam. To znaczy, chciałabym w to wierzyć. Ale nie wierzysz? Chyba nie. Tak. Ja chyba też nie. A, z tego wszystkiego prawie bym zapomniała. Proszę. Nie pokazuj mu, to ci go nie zabierze. Okej. Padam z nóg. Śpi dobrze. O, ładnie pachnie. Dzień dobry. Gdzie sam? Niech się przynajmniej raz wyśpi. A. Jak chcesz, żeby zjadł z nami, to idź go obudzić. Okej. Sam? Sam! Lara zaraził się! Kurwa, to mój brat! Jebać to! Cholera! Eli, nic ci nie jest? Nie, o Boże! Sam? Nie. Sam? Henry? Nie ruszaj się. Henry! Coś ty zrobił? Sam! Wezmę od ciebie broń, okej? Okej, spokojnie. To twoja wina. Nikt tu nie jest winny. To wszystko twoja wina! Henry! Henry, nie! O Boże. Hrabstwo Jackson. To znaczy, że jesteśmy blisko miasta, prawda? Tak, parę kilometrów. Gotowy na spotkanie z braciszkiem? Po prostu chcę tam dotrzeć. Denerwujesz się? Sam nie wiem. Będziemy trzymać się rzeki. Tak najszybciej dotrzemy do Tomiego. Chodź. Co takiego zaszło między wami?
Co masz na myśli? No ty i Tommy. Nie trzymacie się razem, więc coś musiało się stać. Drobna różnica zdań, nic więcej. A, no tak. Ale o co poszło? Tommy ma nieco inne spojrzenie na świat niż ja. I dlatego załączyłeś to. Twoja koleżanka, Marlene, dała mu nadzieję. Ale z czasem jego entuzjazm przygasł. I odpuścił sobie to swoje imię. Jak to wyglądało? Jak się rozstaliście? Zdaje się, że rzucił mi na odchodne. Nie chcę więcej widzieć twojej maszyny. O, rano. Ale pomoże nam? Niedługo się przekonamy. Dam sobie radę bez jego pomocy. Chodźmy. Wow, a to co? Właśnie patrzysz na hydroelektrownię. Hydro co? To taka elektrownia, która zamienia energię płynącej wody na prąd. Ale to możliwe. Pojęcia nie mam. To wszystko, co wiem na ten temat. Dobra. Jak przejdziemy na drugą stronę? Znajdę coś. Czekaj! Eli, teraz musisz... Wiem, weź na tę jebaną paletę. Dawaj, zakręć nim.
się, jak będziesz przechodził. Dobrze. Nieźle jesteś. Co ja mam z nim zrobić? Co? Chcę o tym pogadać. Nie. Dlaczego nie? Ile razy będziemy to jeszcze wałkować? Było, minęło. Zapomnij o tym. Ale... Koniec tematu. Masz rację. Przepraszam. Chodźmy do domu. Wchodzimy? Nie ma innej drogi. Musimy przejść przez elektrownię. Nie próbuj sięgać po broń i niech mała rzuci swoją! Eli, rób co pani każe. Okej. Mam nadzieję, że zabłądziliście. Nie wiedzieliśmy, że ktoś tutaj mieszka. Próbowaliśmy tylko tędy przejść. Przejść dokąd? W porządku. Co, znasz tych ludzi? Znam jego. Jest moim bratem, do cholery. Tommy? Orzesz w mordę. Jak się masz, braciszko? To diabło. Niech no spojrzę na ciebie. Kurwa, postarzałeś się. Spokojnie, ciebie też to czeka. To jest Maria. Bądź grzeczny, bo ona tutaj rządzi. Dziękuję, że nie rozwaliła mi pani głowy. Byłoby dość głupio, bo jesteś moim szwagrem. Trzeba się kiedyś ustatkować, nie? Eli, tak? Tak. Co tu robicie? To dość długa historia. Zaprośmy ich do środka. Jasne. Głodni? Cholernie. Fałszywy alarm! Do swoich! Grasuje tu dużo bandytów. Często nas napadają. Ostatnie kilka dni był spokój. Co wy tu, diabła, robicie? Spodziewałem się was w Jackson. Próbujemy uruchomić elektrownię. Była na chodzie, ale jedna z turbin się spieprzyła. Mamy prąd, Joel. Znaczy, mieliśmy. Musimy go przywrócić teraz. Nie wierzę. Ej, wy macie konie. I to nie jednego. Hej, Tommy, pomóż mi z tym! Sorry, zaraz wracam. Mogę? Oczywiście. Lubi, jak się go drapie za uszami. Jeździłaś kiedyś? Właściwie tak. Kiedy ostatni raz siedziałaś w siodle? Winston. Jeden z żołnierzy. Dał mi kilka lekcji. Możemy się później wybrać na przejażdżkę. Byłoby super.
Proszę. Hej, dzięki, Tommy. Spoko. Dobra, kontynuujmy wycieczkę. Er? Tak? Co tu robisz? Miałeś wrócić rano do domu. Czekam na Hausera i chłopaków, żeby mnie zmienili. Nie, damy sobie radę. No już, wracaj do rodziny. Wytrzymam jeszcze te parę godzin. Okej. Trzymaj się. Maria! No mów. Jesteśmy w sterowni. Steve zaraz wszystko uruchomi. Chcesz przejść i zobaczyć? Wolę coś zjeść, Eli. W sumie teraz i tak moja kolej. Pójdę z tobą. Idź z Marią, przegryź coś. Joel! Chodź, Eli. Chłopaki mają co robić. Wysyłam do was Tomiego bez odbioru. No chodź. Już szósty raz próbują naprawić te turbiny. Jesteśmy tu niecały tydzień, a ja mam wrażenie, że minęła wieczność. Mam coś dla ciebie. W zeszłym roku wróciłem do domu, do Teksasu. Większość naszych rzeczy przepadła. Większość. Masz. Wyblakło, ale poza tym jest okej. Nie trzeba. Na pewno? Przecież... Powiedziałem, nie trzeba. Okej. Zachowam je dla ciebie. Tommy. Musimy porozmawiać. Na osobności. Tak, jasne. Tylko sprawdzę, co tam u chłopaków. Chodź. Koniecznie musisz odwiedzić nasze miasto. Mieszkamy tam ponad 20 rodzin. Maria i jej ojciec wszystko zorganizowali. Osada jest samowystarczalna. Mamy tam rośliny, zwierzęta. Pamiętasz, jak myśleliśmy, że tak się już nie da żyć? Nam się udało. Jak się chronicie przed zagrożeniami? Dorośli patrolują teren w systemie zmianowym. Zostaje jeszcze problem zarażony. W świecie nie żyjemy. Nie trzeba się godzić na taki świat. Gadasz jak Marlin. Hej, piesku. To Bucky. Nie jest psem obronnym, ale to poczciwy zwierzak. Dobra, psi. Te dwa wystrzaki postawią elektrownię na nogi. Chyba tym razem się uda. Nie wierzysz nam? Tego nie powiedziałem. Stawiamy $1,000,000, że zadziała. Jasne, a ja dwa. Już prawie skończyliśmy. Musimy jeszcze tylko włożyć osłony. Nie śpiesz się. Na lewo, ostrożnie. Okej, dobrze. Teraz opuszczaj. Powoli. W porządku. Wystarczy. Jest to mi. Odpalamy? Daj mi jeszcze jedną sekundę. Dobra. Już. Gotowi? Śmiało, odpalaj. Zaczynamy. Ah!
chłopaki! Niezła robota, chłopcy! Przekażcie dobre wieści Maryi! Widzisz? Jestem pod wrażeniem. Ale jesteś lżejszy od wiebańki. Dobre. Chodź pogadać. Niezła ta wasza ekipa. Tak, są nieźli. To miejsce dało im drugą szansę. Chyba wszyscy ją dostaliśmy. Dlaczego nie jesteś w Bostonie? Miałem niezłe przejścia, braciszko. Chodzi o tę dziewczynkę, nie? Chodzi wyłącznie o tę dziewczynkę. No? No to dawaj. Jest odporna. Odporna na co? Daj spokój. Mówię serio. Wdychała tyle zarodników, że powaliłoby tuzin ludzi. I nic. Ja też bym nie uwierzył. Ale mam dowód. No dobra. Może uwierzę. Ale co robicie tutaj? Miałem dostarczyć ją do świetlików. Ale skoro to są twoi znajomi... Dokończ to zadanie i zgarnij całą zapłatę. Świetlika nie widziałem od lat. Ale wiesz, gdzie ich szukać. Nie proszę cię o wiele, Tom. Potrzebny mi prosty sprzęt i mogę potem stąd spadać. Właściwie dlaczego myślisz, że ci pomogę? To nie mnie masz pomóc. Tommy, tu chodzi o twoją sprawę. Moja sprawa to teraz moja rodzina. A to nie jest taki sobie zwykły spacerek, wiesz? Jezu, chłopie! To niech Maria wyśle tam twoich nowych kumpli i oni to załatwią. Oni też mają rodziny. Tommy, potrzebuję cię! Potrzebujesz sprzętu, spoko. Ale ta dziewczyna to już twój problem. I właśnie tak mi odpłacasz, co? Odpłacam? Za te wszystkie lata, przez które cię niańczyłem. Niańczyłeś, tak to nazywasz. Dla mnie te lata były jednym wielkim koszmarem. Przeżyłeś tylko dzięki mnie! Nie było warto. Daję ci lek dla ludzkości, a ty zgrywasz nadąsanego chłopczyka. Nie jesteśmy w Bostonie. Jeszcze raz mnie dotkniesz, to porozmawiamy inaczej, braciszku. Co to było? Atakują nas. Pamiętasz jeszcze, jak się zabija, nie? O, w mordę, bandyci! Nie pozwólcie im się dostać do budynku! Mamy ich! Chodźmy na most! Tommy! Bandyci próbują wejść do budynku! Da się stąd wyjść? Jesteśmy w podrzasku. Idziemy do was! Zostańcie! Są tutaj! Eli, schowaj się! Maria! Thank you.
nie żyją. Tommy? Maria! Nic mi nie jest! Dziewczynka jest ze mną! Nic ci nie jest? Nie, wszystko okej. Okay. Ruszyli na nas ze wszystkich stron. Maria potem krzyknęła, że musimy uciekać. To przewróciliśmy stoł, a wtedy ten wielki koleś wypalił... Zwolnij, dobrze? Hej! Jesteś ranna? Nie! Cholera. Muszę z tobą pogadać. Nie ma mowy. Niech sobie znajdzie kogoś innego. Maria, muszę coś z tym zrobić. Wiesz, ilu ludzi dziś straciliśmy? Wiesz, co to jest grane? To ma coś wspólnego ze mną? Pogadamy o tym później. Powiedział ci, gdzie jest laboratorium? Porozmawiamy później. Później. Jasne. Jeden pieprzony błąd i ja też zostanę wdową, tak jak one, rozumiesz? Muszę to zrobić. I nie wiem, co mam ci powiedzieć. Jasne. Maria! No i zaczyna się. Słuchaj, jeśli cokolwiek mu się stanie, to twoja wina. Wiesz, że jest ci wdzięczna? Tak, wiem. Zaprowadzę tę twoją dziewczynkę do świetlików. Nie musisz się o nic martwić. Tak będzie lepiej. Może wyniknie z tego coś dobrego. Muszę pogadać z Eli. Powtórz, nie dosłyszałem. Joel! Co się stało? Ta twoja dziewczyna właśnie zabrała naszego konia i odjechała. W którą stronę? Chodźmy. Przed chwilą stąd wyjechała na koniu. Wracaj do środka. Pomóż reszcie sprzątać. Okej. Uważajcie tam. Tam. Widzisz ślady? Tak. Jo! Nie może być daleko. Znajdziemy ją, nie martw się. Oparte dziewucha. Często odwala takie numery? Pierwszy raz wywinęła coś takiego. Nie wiem, co jest grane. Idziemy. Dalej. Tędy nie pojechała. Ja. Ślady kopyt. Wjechała w las. Eli, co ci strzeliło do głowy? Tutaj. Kolejne ślady. Okej, dobra. Za dużo, cholera! Osłaniać mnie! Mam go! Dobrze, osłaniam cię! Nie! Mam go!
To już wszyscy. Chodźmy. Wracajmy na konie. Ślady prowadzą tam. Mam nadzieję, że jej nie dorwali. Patrz, koło domu! To nasz koń! Musi tu być! Teren wydaje się czysty. Uważajcie. Eli? Eli? Tu jestem. Chryste. Ustawię was. Chyba musicie pogadać. Tylko tym się musiały przejmować? Chłopcy? Filmy? Założyć dziś sukienkę czy spódnicę? Dziwne. Wstawaj. Zbieramy się. A jeżeli odmówię? Rozumiesz, ile warte jest twoje życie? Ha? To, że uciekłaś i bez sensu ryzykowałaś, to było cholernie głupie. Więc chyba oboje jesteśmy sobą rozczarowani. Czego ty chcesz ode mnie? Żebyś przyznał, że chciałeś się mnie tylko pozbyć. Tommy zna ten teren. No. Przestań pieprzyć! Przepraszam bardzo, ale jemu ufam bardziej niż sobie. Możesz przestać chrzanić? Czego ty się tak bardzo boisz? Że mogę skończyć tak jak sam? Nie mogę się zarazić. I potrafię o siebie zadbać. Ile już razy mogliśmy zginąć? Przecież jak dotąd jakoś sobie radzimy. Ale jeszcze lepiej poradzisz sobie z Tommym. Wiesz, że nie jestem nią. Co? Maria powiedziała mi o Sarze i... Eli? Łazisz po piekielnie cienkim lodzie. Żal mi twojej córki, Joel. Ale ja też straciłam bliskich. Nie masz prawa mówić mi, co to jest strata. Wszyscy moi najbliżsi albo poumierali, albo mnie opuścili. Wszyscy... Kurwa, poza tobą! Więc nie mów mi, że będę bezpieczna z kimś innym, bo prawda jest taka, że będę się tylko bardziej bać. Masz rację. Nie jesteś moją córką. A ja nie jestem twoim ojcem. Dlatego każdy pójdzie w swoją stronę. Zbierajcie się! Mamy towarzystwo!
Widziałem dwóch. W środku jest ich już więcej. Okej. Dom jest czysty. Wracajmy do koni. Czysto. Może ci pomóc. Mam radę. Jesteśmy. Dzieciak zdąży na dobranockę. To gdzie to laboratorium? Na końcu miasta. Uniwersytet Wschodniego Kolorado. Inkhart. Eli, zejdź z konia. I daj wodę Tomiemu. Tego sobie zostawię, jeśli nie masz nic przeciwko. No już, nie będę się powtarzał. Co ty robisz? Trochę się przestraszyłem twojej żony. I nie chcę, żeby mnie załatwiła. Przepraszam, że ukradłam ci konia. Wróćmy chociaż do miasta i przegadajmy sprawę. Znasz mnie. Wiesz, że podjąłem decyzję. Uniwersytet Wschodniego Kolorado. A to laboratorium jest gdzie? W gmachu badawczym. Wygląda jak wielkie lustro. Nie przegapisz. Opiekuj się swoją żoną. Jest tu dla was miejsce. Wiesz. Jedziemy? Tak jest. Adios, braciszku. Okej, to jeszcze raz. Jeśli schrzanisz swoją czwartą próbę, tracisz piłkę, tak? Tak, to wtedy tracisz piłkę. A po zdobyciu 10 yardów ponownie zyskujesz prawo do pierwszej próby. Pierwszy down, zgadza się. Rany, pogmatwane to. Jak zagrasz parę razy, wszystko się wyklaruje. Żaden z tych budynków nie przypomina lustra. Pojedziemy do centrum miasteczka. Stamtąd rozciąga się widok na większość kampusu. Ale wielki baran. Byliście jakimiś fanatykami, czy co?
kwestii sportu? Zdecydowanie tak. Zimno się robi. Taka pora roku. Hej, tam. Tego szukamy? Faktycznie wygląda jak wielkie lustro. Myślisz, ilu ich tu jest? W sensie świetlików. Trzeba mieć sporo ludzi, żeby prowadzić taką operację. Myślisz, że tam będą ludzie w moim wieku? Nie jestem pewien. Kalus, zostań. Kalus, co to w ogóle za imię? Trzeba to było przedyskutować z Tomim. Kalus. Co jest? To chyba biegacze. Zostań z koniem. Pójdę sprawdzić. Jesteś pewien? Tak. Nie chcę, żeby się spłoszył. Zaraz wracam. Wiesz, tak sobie myślę, że chyba chciałabym zostać astronautką. Poważnie? Tak. Wyobraź sobie, że sam lecisz w kosmos. Bajer, co? Fajna sprawa. Po prostu. Ty? Kim chciałeś zostać? Jak byłem chłopcem, marzyłem o karierze piosenkarza. Żartujesz? Poważnie. Zaśpiewaj coś. Nie. No weź, nie będę się śmiać. Zapomnij. Joel? Proszę.
Wskakuj na konia. Tak, całe stado. Ale to było super. Nie widziałaś wcześniej małpy? Pierwszy raz widzę małpę. Powinniśmy już kogoś spotkać? Może nie chcą się afiszować ze swoją obecnością tutaj. Tak, może. Ja. Hej, zobacz. Świetliki. Widzę. Dobrze, pierwszy znak obecności świetlików. Spróbujmy otworzyć bramę. Uważaj na siebie. Ty też. Ciekawe, ile wytrzymaliście.
teraz zarodniki.
porządku? Co się tam stało? Kolejni zarażeni. Nic mi nie jest. Chodź tu otworzyć bramę. Spróbujmy bramu. Ha! Udało się! Tak. Chodź tędy. Szybko. Ciekawe. Myślisz, że to świetlicy? Nie. Nie sądzę. Czemu zarażeni mieliby być tak blisko laboratorium? Bill wykorzystywał je w celach obronnych. Może oni robią to samo. Tak, bardzo możliwe. Zero strażników. Pusto. Tak. Myślałem, że kogoś już spotkamy. Chodźmy do środka. Może tam? Tak, to chyba jakieś wejście. Dobra, nie do końca o to mi chodziło. Dobra, jesteśmy w środku. Chodź, mała, podaj mi rękę. No chodź. Dzięki. Rozejrzyjmy się. Czas zabrać się do roboty.
No tak, dobra robota. Hop, hop! Świetliki! Mam tu lekarstwo na zarazę. Jacyś chętni? Nie róbmy hałasu, póki się nie dowiemy, co jest grane. Nic przydatnego. Została po nich tylko aparatura medyczna. Nie rozumiem. Spakowali się w pośpiechu i uciekli. Może ktoś został. Nie oddalaj się. To dobrze, prawda? Jeśli dowiemy się, gdzie sobie poszli. Nie, oni się nie chowają. Nie. Dobrze, że to nie mlaskacze. Tak. Świetliki tu też nie są. No, może tak się wczuli w te badania, że sami zamienili się w małpy. Szukajmy dalej, to coś znajdziemy.
4 palety aparatury laboratoryjnej zapakowane, gotowe do transportu. Teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co z wami zrobić. Mówią, że zarażoną partię trzeba uśpić. Wiesz, co ja o tym myślę? Pieprzyć to. To wy złożyłyście największą ofiarę. Jeśli ktoś tu zasługuje na wolność, to właśnie wy. Ej, spokojnie! Kurwa! O nie! Ugryzła mnie. O Boże. Dobrze, że nie mieliśmy kontaktu z tymi małpami. Nie powiedział, dokąd poszli. Wiem. Szukajmy dalej.